pewnie na studiach, już nie pamiętam na którym roku, ale wtedy kupiłem kilka procent takiej spółki przemysłowej notowanej na giełdzie z Przemyśla, która robiła reduktory ciśnienia. Jak student kupuje kilka procent sporej firmy? Ona była spora, jeśli chodzi o liczbę pracowników i o historię. Kapitalizacja wydaje mi się, że była w okolicach, no nie chcę tutaj strzelać, ale to chyba było około 2 milionów złotych, a po roku to już było, czy po dwóch, to już było 20 kilka milionów złotych. Politycy zatrudnieni przez domy maklerskie mają konkretne zadanie, mają zadanie wygenerować obroty. No jak można wygenerować obroty? No w taki sposób, żeby mieszać inwestorom w głowach i co chwilę im mówić kup, sprzedaj, generuj te obroty u nas, co oczywiście nie ma nic wspólnego z prawdziwym inwestowaniem. Wielu z nich, których znam po roku, dwóch, pięciu pracy w tym zawodzie, ma jakieś wyrzuty sumienia i stara się przejść na drugą stronę, do strony buy side i zostać zarządzającym funduszem. No to są jakieś właśnie jakieś blogi, jakieś opinie, jakieś nic nieznaczące informacje, a bardzo mało kto zagląda do materiałów źródłowych i prawie nikt z tych inwestorów nie pisze do działów relacji inwestorskich, nie spotyka się ze spółkami. On daje milion dolarów młodym 19-20-letnim ludziom właśnie pod warunkiem, że zrezygnują ze studiów, jeśli dostali się na Harvard, na Stanford, to pod warunkiem, że porzucą te uczelnie i nie będą marnowali swojego życia tam dalej na nich, tylko dość wcześnie zrezygnują, to wtedy ale mają jakiś pomysł na biznes czy na siebie, to wtedy dostają ten milion dolarów. Natomiast jest dokładnie odwrotnie, czyli przedsiębiorcy robią wszystko, żeby uniknąć ryzyka, żeby je minimalizować, żeby je ograniczać, żeby je mitygować i w zasadzie to jest całe życie przedsiębiorcy. Cześć, Szymon Ostrowski, kanał Biznes na Ostro, w którym rozmawiamy głównie o przedsiębiorczości. Ale jak piszecie mi w komentarzach, lubicie też posłuchać historii związanych z inwestycjami, spraw związanych z analizami i tym, jak zarabiać pieniądze. I dzisiaj właśnie do swojego studia zaprosiłem gościa, który zna się bardzo dobrze na tym temacie, bo na inwestycjach, można powiedzieć, zęby zjadł. Ale zanim przedstawię Wam mojego gościa, jak zwykle poproszę Was o subskrypcję, o łapki w górę i o komentarze, bo to pomaga algorytmowi YouTube'a pokazywać te treści wszystkim zainteresowanym. No to zaczynajmy. Partnerami kanału są Ostco Content Marketing. Tworzymy treści, które skłaniają Twoich klientów do działania. Magazyn firma.pl. Serwis internetowy dla właścicieli małych biznesów. Polski Fundusz Sukcesyjny. Pomagamy firmom przygotować się do sukcesji. A dzisiaj moim gościem jest Piotr Żółkiewicz, właściciel funduszu inwestycyjnego, ale o szczegółach opowie nam za chwilę. Dzień dobry, cześć. Cześć, witam wszystkich. Na inwestycjach, jak już wspomniałem, zjadłeś zęby, bo inwestowaniem interesujesz się już od najmłodszych lat. Co jest takiego fajnego w inwestycjach, że cię to tak wciągnęło? Fajne jest to, że czasem niektórzy mogą znaleźć to, co ich interesuje w najwcześniejszych latach. Myślę, że moje życie było bardzo mizerne, gdybym do dzisiaj się zastanawiał, czym się powinienem zająć i może się przebranżowić, może zostać architektem, może kimś innym, a ja faktycznie jako nastolatek interesowałem się pieniędzmi, kolekcjonowałem monety, znaczki. Jako kilkulatek moją ulubioną zabawką była taka skarbonka, jabłko, gdzie robaczek wychodził i zjadał pieniążka, którego się tam położyło. To jeszcze w PRL-u było, więc no, takie zabawki niestety były dostępne i lepsze nie. Natomiast tak jakoś się zaczęło i tak zostało do dzisiaj, że jeśli czytam o inwestowaniu, o przedsiębiorczości, to jak się zaczytam, to idę spać o drugiej albo czwartej w nocy i to jest taki drive, który wynika no nie tylko z żądzy pieniądza, ale po prostu z zainteresowania. Twoje pierwsze zainwestowane pieniądze? W co? No pierwsze to pewnie były jakieś tam monety, znaczki, jak byłem dzieckiem, ale później gdzieś od 16 roku życia
na rachunek maklerski założony na członka rodziny, no bo od 18 roku życia można było jakieś tam pierwsze akcje. No, takie jakie wtedy były notowane w Polsce, to jakby nie było wtedy dużego wyboru. Nie tak jak teraz, że mamy między 700 a 800 spółek na obu parkietach giełdy, tylko kiedyś to zaczynaliśmy od 20 papierów notowanych w Warszawie i to były często spółki takie przemysłowe, z dzisiejszej perspektywy niekoniecznie atrakcyjne. Skąd czerpałeś wiedzę na temat inwestycji? No bo jeżeli 16-latek interesuje się inwestowaniem na giełdzie, no to musi się czegoś o tym dowiedzieć. Tak, internet już był. Dla młodych widzów możemy powiedzieć, że już był. Co prawda działał tak, że trzeba było przez modem telefoniczny się wdzwaniać i płaciło się za każdy impuls telefoniczny i za każdą minutę się płaciło ileś tam groszy. Często jak ktoś był aktywnym użytkownikiem internetu, to spokojnie w tamtych czasach kilkaset złotych miesięcznie mógł zapłacić za rachunek telefoniczny, to na dzisiejsze pieniądze to pewnie byłoby małe parę tysięcy złotych, bo inflacja jednak od tego momentu była spora. Więc internet był drogi, ale dostępny, także w szkołach i były. Teraz to może nie do pomyślenia, bo teraz wszystko jest przez internet, ale były punkty domów maklerskich fizyczne, gdzie tworzyły się takie społeczności, gdzie można było przyjść i tam ze znajomymi z domu maklerskiego, najczęściej to byli w mojej miejscowości jacyś ludzie już typu emeryci, którzy na emeryturze sobie z nudów znaleźli inne zajęcie, czyli inwestowanie na giełdzie. Ja tam też sporo czasu z nimi spędzałem. Tam przychodziły prospekty emisyjne, które można było poczytać w takiej formie papierowych ksiąg po 500 tysięcy stron. Więc nie było tak źle z dostępem informacji. Tak? Byli ludzie, były dostępne prospekty, był internet. Kiedy zarobiłeś pierwsze większe pieniądze na giełdzie? No, to większe to dla każdego są inne, tak? Dla mnie to pewnie na studiach, już nie pamiętam na którym roku, ale wtedy kupiłem kilka procent takiej spółki przemysłowej notowanej na giełdzie z Przemyśla, która robiła reduktory ciśnienia do płynów, gazów, raczej spółka przemysłowa, bo to taki jeden, to wyglądają jak zawory, to są reduktory ciśnienia, takie urządzenia prawie jak ja, czasami duże, do rurociągów, do dużych instalacji przemysłowych, no i na tej spółce ona bardzo wyszła z restrukturyzacji, zaczęła zarabiać, przestała być wyceniana jak bankrut i po dwóch latach no gdzieś tam około 20 razy pewnie kurs urósł, więc to były dla mnie jakieś tam pierwsze większe pieniądze, no bo też miałem kilka procent spółki. No dobrze, ale mówiłeś, że kupiłeś właśnie kilka procent spółki. No jak, student kupuje kilka procent sporej firmy? Ona była spora, jeśli chodzi o liczbę pracowników i o historię, bo istniała co najmniej kilkadziesiąt lat. Natomiast jeśli chodzi o kapitalizację, nie była spora, bo tak jak Ci powiedziałem, ona wychodziła z problemów, więc w momencie, jak ja ją kupowałem, to nikt nie wierzył, że spółka wyjdzie z problemów. Raczej wszyscy uważali, że zbankrutuje, więc ona była wyceniana jak bankrut. Kapitalizacja wydaje mi się, że była w okolicach, no nie chcę tutaj strzelać, ale to chyba było około 2 milionów złotych. A po roku to już było, czy po dwóch, to już było 20 kilka milionów złotych, więc, bo spółka zarobiła rok później 2 miliony złotych zysku netto, więc ten kurs jakby zaczął odzwierciedlać, że spółka przeżyje, że będzie zarabiać pieniądze, że nie zbankrutuje i dlatego to kilkadziesiąt razy pieniądze można było zarobić. Mhm. A jakie jest Twoje podejście do ryzyka? To jest tak, że z wiekiem to ryzyko faktycznie staje się inwestuje się coraz ostrożniej, czy raczej jest tak, że cały czas podejmuje się mniej więcej ten sam poziom ryzyka? To pewnie jest zmienne osobniczo. Zakładam, że każdy ma inną trajektorię ewolucji swojego podejścia do ryzyka. Ja bardzo często widzę wśród znajomych czy ludzi, którzy na przykład nie są w ogóle w branży związanej z inwestowaniem czy biznesem, że oni myślą, że przedsiębiorcy to lubią podejmować ryzyko.
tacy przedsiębiorcy, którzy zakładają sklep spożywczy, czy jakikolwiek mały biznes, kanał na YouTubie, ciężka bardzo branża medialna, mediowa. Natomiast jest dokładnie odwrotnie, czyli przedsiębiorcy robią wszystko, żeby uniknąć ryzyka, żeby je minimalizować, żeby je ograniczać, żeby je mitygować. I w zasadzie to jest całe życie przedsiębiorcy, czyli jak coś zbudować, osiągnąć, ponosząc jak najmniejsze ryzyko po drodze. I troszkę tak samo jest z inwestowaniem. Tak? Dobrze inwestorzy szukają okazji inwestycyjnych, które są asymetryczne. Rozumiem przez to takie sytuacje, gdzie możemy stracić stosunkowo niewiele, a zyskać dużo na dokładnie tej samej inwestycji. Tak? Czyli kupujemy akcje jakiejś firmy i zakładamy, że w najgorszym przypadku stracimy na nich 30%, ale w najlepszym przypadku zarobimy na nich 2000%. No i jakby to jest sytuacja symetryczna i pokazuje, że taki inwestor no wcale nie lubi ryzyka. On lubi, jeśli to ryzyko jest ułożone pod niego, pod jego potencjalne zyski. A dlaczego inwestowanie, a nie jakiś biznes, ja bym go nazwał tak zwany, nie wiem, tradycyjny, czyli nie wiem, otwieranie jakiejś firmy informatycznej, czy firmy zajmującej się chociażby deweloperką, tak samodzielnie, żeby zostać dużym deweloperem i zacząć budować takie domy, a niekoniecznie kupować udziały w tych firmach. Tak, deweloperka nie była wtedy tak popularna jak teraz i jak później, natomiast ja myślę, że nie mam aż takiej mocnej tej żyłki przedsiębiorcy jak inwestora, bo przedsiębiorczość w większości branż, szczególnie tak jak opisałeś, wymaga wyjścia do ludzi i sprzedawania czegoś, a to nie jest coś, w czym ja jestem dobry. Ja nie potrafię sprzedawać, ale też bardzo nie lubię. Moje życie jest mizerne, jeśli ja coś muszę komuś sprzedawać, a bycie inwestorem pozwoliło mi na studiach siedzieć po prostu w domu przed komputerem, nie musiałem mieć interakcji z nikim w zasadzie i mogłem zarabiać pieniądze, więc to było bardzo dostosowane do mojej konstrukcji psychologicznej. Nie miałem tego dyskomfortu, że muszę mieć interakcje, szczególnie sprzedażowe z innymi, a jednak był to jakiś rodzaj biznesu, bo można tak w dużym uproszczeniu powiedzieć, że założenie rachunku maklerskiego jest to rozpoczęcie jakiejś działalności biznesowej. Od czego zacząć swoją drogę inwestycyjną? No bo jest bardzo wiele młodych osób, które mają odłożone jakieś środki, chciałyby zacząć inwestowanie, ale boją się, czy na przykład będą w stanie dobrze sobie dobrać pierwsze spółki. Co powinny zrobić? I czy to zawsze musi być giełda? Co powinny zrobić? No to tak jakby ktoś ciebie spytał, jak się zabrać za tworzenie kanału na YouTubie i czy na pewno, tak? No. Temat jest zawsze złożony, jak każdy. Myślę, że jeśli ktoś nie planuje, jest młodym człowiekiem i nie planuje wiązać swojej przyszłości profesjonalnie z inwestowaniem i też go to jakoś nie szczególnie pasjonuje czy interesuje, to myślę, że powinien sobie odpuścić dobieranie konkretnych spółek, konkretnych inwestycji, tylko inwestować albo w jakieś bardzo szerokie fundusze indeksowe albo za pośrednictwem jakichś gotowych produktów finansowych i profesjonalistów, bo dobieranie konkretnych inwestycji, konkretnych spółek do portfela jest po pierwsze bardzo czasochłonne, po drugie jednak wymaga sporej wiedzy, dużo czasu, wymaga pewnej ewolucji. Jeśli ktoś nie ma na to czasu, bo chce być lekarzem, dentystą, weterynarzem, nie ma absolutnie sensu tracić czasu na samodzielne inwestowanie. A jeśli ktoś się tym naprawdę interesuje, to myślę, że nie musimy mu mówić, od czego powinien zacząć, bo tak jak w tym słynnym powiedzeniu przez Charlie'ego Mungera rozpropagowanym, że przychodzi jakiś tam przyszły młody kompozytor do Mozarta i pyta go, jak w wieku kilku lat zacząć pisać symfonię.
No i Mozart odpowiada, nie zaczynać. No ale jak to? Ty przecież miałeś kilka lat i pisałeś symfonię. Ale ja nie pytałem ludzi, jak to zrobić. Tak? I młodzi ludzie, którzy się pasjonują finansami, w tej chwili mają pewnie więcej niż kiedykolwiek w historii ludzkości darmowych zasobów dostępnych, mnóstwo portali i polskich, zagranicznych, na których jest znacznie więcej informacji niż potrzeba. I tutaj prędzej bym, zamiast powiedzieć, gdzie szukać informacji, to raczej zachęcał do nieprzesadzania z szukaniem tych informacji, bo jest mnóstwo blogów, komentarzy, dziwnych portali z sygnałami, analizami i to jest mało wartościowy content i bardzo łatwo się w nim zgubić i zapomnieć, o co tak naprawdę chodzi w biznesie, inwestowaniu. Więc ja wszystkim polecam, żeby się właśnie zatrzymać, troszkę ograniczyć ten szum i powrócić do materiałów źródłowych. A co rozumiem przez materiały źródłowe? No, są to po prostu sprawozdania finansowe spółek i prezentacje spółek, chociaż prezentacje no, to jest raczej taka rzeczywistość życzeniowa, to często jest rzeczywistość fałszywa. To są prezentacje spółek publicznych, raczej przedstawiają, jak zarządy chciałyby widzieć swoje spółki, a nie jakie one są, więc jednak polecam wrócić do podstaw, czyli do komunikatów ESPI w Polsce, Edgara w Stanach i do sprawozdań finansowych. Tam naprawdę wszystko, co potrzebujemy wiedzieć, jest i nie trzeba żadnych innych materiałów. Czy są jakieś błędy w inwestowaniu, które popełniłeś i które nauczyły Cię czegoś na przyszłość, szczególnie na przykład na początku inwestowania? Czy to było raczej tak, że błędnie przechodziłeś i te błędy nie były jakoś takie bardzo spektakularne? W każdym zawodzie każdy popełnia błędy. Z tego, co ja widzę, nie tylko po sobie, ale po różnych moich kolegach, inwestorach profesjonalnych, zarządzających funduszami zarówno z Polski, jak i z zagranicy, to jest z inwestorami tak, że oni zazwyczaj przechodzą jakąś ewolucję i jak mają 25 lat, to inwestują inaczej niż jak mają 35 i jak mają 50, to znowu inwestują inaczej. I to troszkę oczywiście wynika z tego, że świat się zmienia i jak ktoś chce być dobrym inwestorem, to musi za tymi zmianami nadążyć, no bo w tej chwili w zasadzie każda spółka, niezależnie co robi, jest w jakimś stopniu spółką technologiczną, a 20-30 lat temu tak nie było i spółki technologiczne nie dominowały w indeksach giełdowych, tylko były to spółki przemysłowe, później usługowe. I za 20-30 lat będziemy pewnie też mieli troszkę inną sytuację. Nie wiadomo, czy to AI zmieni wszystko, czy jakieś inne zmiany społeczno-ekonomiczne, ale raczej jest pewne, że rynki, branże będą wyglądały inaczej, więc trzeba się umieć i lubić nieustannie uczyć. No, ja kiedyś jako student zaczynałem inwestowanie od podejścia wypromowanego przez Warrena Buffetta, którego paradoksalnie Warren Buffett od kilku dekad absolutnie nie używa, natomiast z sentymentu, z lojalności do swojego nauczyciela Bena Grahama, on często wspomina o takim podejściu do inwestowania grahamowym, czyli że kupujemy spółkę za jakiś tam niewielki, czyli atrakcyjny ułamek, czy to kapitału obrotowego, czy wartości księgowej, czy za niski mnożnik cena do zysku. No i to oczywiście jest jakaś metoda, natomiast w dzisiejszych czasach raczej nie działa. Tym bardziej, że czasy są dynamiczne, sprawozdania finansowe pokazują przeszłość, a nie teraźniejszość nawet, a już tym bardziej nie przyszłość. Poza tym dużo metod algorytmicznych, statystycznych no, na tyle mocno wyeksploatowało takie podejście, że ono już po prostu w tej chwili nie działa, bo ono jest jakby proste do wykorzystania przez komputery i potencjalne zyski są computed away. Natomiast ewoluowałem troszkę przez to, że w mojej drodze inwestycyjnej byłem też często nie tylko inwestorem, ale jednak, jak się okazało dość później, menadżerem czasami w firmach, w których uczestniczyłem kapitałowo. Czasem wprowadzałem spółki na giełdę, do tej pory na rynek główny dwie, a z New Connectem to łącznie to były trzy debiuty, czy trzy razy dzwonienie dzwonkiem na sali debiutów na GPW w Warszawie przy Książęcej. No i okazuje się, że bycie menadżerem pozwala być lepszym inwestorem, a bycie inwestorem pozwala być lepszym menadżerem, że tak jak mówił Buffett, to naprawdę działa w dwie strony.
i myślę, że to było ciekawe doświadczenie, dobre. Nie chcę go już raczej powtarzać, chociaż nigdy, nigdy nie mów nigdy. Natomiast no, wprowadzenie na warszawską giełdę, na rynek główny, czy to spółki medycznej kiedyś, Medical Algorithmics, czy później spółki biotechnologicznej, Molecure, obie firmy ostatecznie dość dużych rozmiarów, jak na warunki polskie, bo Medical Algorithms gdzieś tam doszedł do miliarda z hakiem kapitalizacji, Molecure'ów też kilkaset milionów, więc to ciekawe doświadczenie i pozwala mi to naprawdę być lepszym inwestorem, jak wiem, jak to od środka działa, tak? Jaka jest dynamika od środka rad nadzorczych, zarządów, spotkań tych zakulisowych z inwestorami, jak w praktyce spółki giełdowe ustalają strategię, jak alokują kapitał. To naprawdę pomaga w inwestowaniu w inne spółki. Czytałem gdzieś, że w pewnym momencie swojego życia zarobiłeś już tyle pieniędzy, że mogłeś spokojnie żyć, nie musiałeś pracować i tak naprawdę zacząłeś się nudzić i z nudów zaangażowałeś się w chociażby pracę dla już wspomnianego Medical Algorithms. Tak było, chociaż ja nie mam dużych wydatków do dzisiaj, zawsze raczej żyłem skromnie, więc można powiedzieć, że już po tej transakcji na początku studiów na spółce Polna, to już w zasadzie więcej nie potrzebowałem, a to byłem, pewnie miałem w okolicach 22-23 lat. Natomiast tak faktycznie było, że w 2007 roku na polskiej giełdzie było, no, moim przynajmniej zdaniem, bardzo drogo i nie mogłem znaleźć jeszcze wtedy tymi metodami grahamowymi żadnych atrakcyjnych spółek na giełdzie warszawskiej. Wtedy po prostu wycofałem wszystkie moje środki z giełdy i szukałem czegoś do robienia albo do zainwestowania poza giełdą. No i problem polegał na tym, że z dzisiejszej perspektywy wiemy, że w kolejnym roku, czyli w 2008, przyszedł dość duży kryzys finansowy. Natomiast ja wtedy tego nie wiedziałem. Tak jakby w 2007 roku było drogo i ja nie wiedziałem, czy będzie drogo jeszcze 2 lata, czy jeszcze 4 lata, czy jeszcze 10 lat. I no nie mogłem sobie pozwolić na potencjalne czekanie 10 lat, aż znowu będą okazje, tylko musiałem znaleźć jakieś zajęcie dla siebie i takim zajęciem no było między innymi zaangażowanie się w Medical Algorithmics, które jak to łączyłem, no, potrzebowało pieniędzy na pensję i na wszystko inne, ale też było firmą bardzo małą, miało no, bardziej prototyp niż produkt, raczej prototyp produktu i jeszcze to był etap przed osiągnięciem jakichkolwiek przychodów. No i faktycznie w kilka lat rozwinęliśmy tą firmę z 6 osób do kilkuset osób, z czego połowa była w Stanach Zjednoczonych, więc to takie było intensywne przeżycie, no bo spółka, która podwaja swoją wartość i podwaja liczbę osób zatrudnionych co kilka miesięcy, no to człowiek się czuje trochę jak w rakiecie, tak? To nie jest tak łatwo wszystkie procesy, takie wewnętrzne procesy spółki, systemy tak szybko skalować, bo oczywiście w każdym tygodniu czy w każdym miesiącu napotykamy na jakieś wąskie gardła, bo jeśli spółka nie jest od początku projektowana przez kogoś doświadczonego, kto już przeszedł taką drogę pod tak szybkie skalowanie, no to jest po prostu trudne i co rusz napotykamy na jakieś bariery i przeszkody. Czy studia, nauka jakoś pomagają w takich inwestycjach, czy one raczej przeszkadzają, bo na przykład mogą zawężać obraz pewnej sytuacji? Czy najlepiej jest mimo wszystko postawić na to doświadczenie samodzielne? Bo mając 22 lata, no to jeszcze na pewno nie jest nigdy koniec studiów, bo to dopiero początek dla wielu osób, a ty już wchodzisz z dużym kapitałem, którym no, gdzieś musiałeś się tego nauczyć. Studia nie pomagają, na pewno nie takie, jakie są dostępne w Polsce, ale myślę, że za granicą to się jakoś znacząco nie różni. Można nawet zaryzykować tezę, że za granicą w tej chwili uczelnie to bardziej są od prania mózgu niż od kształcenia. Ja przyznam, że no mimo, że na
nie będę miał nazwy, ale na uważanej za bardzo dobrą warszawskiej uczelni studiowałem i to była absolutna strata czasu. No niestety, ale jakby wszyscy profesorzy to są jakby teoretycy, którzy żadnego biznesu nie prowadzą, nie prowadzili, uczą jakieś rzeczy zmyślone z książek napisanych 30-40 lat temu, nie mające nic wspólnego ani z rzeczywistością, ani z biznesem. Ja to widzę jako stracone kilka lat mojego życia. Niestety skończyłem studia z powodu nacisków rodziny, można powiedzieć, więc może dość klasyczny case. Natomiast odradzam młodym ludziom studiowanie. Bardzo podziwiam Petera Thiela, który wręcz, czyli jakby jednego z multimiliarderów, który współzakładał PayPal i był częścią tej tak zwanej PayPal mafia razem z Elonem Muskiem. Natomiast był też jednym z pierwszych inwestorów w Facebooku, na którym zarobił miliardy i przez bardzo, bardzo wiele lat był członkiem Rady Nadzorczej Facebooka, gdzie Markowi Zuckerbergowi jakby na co dzień doradzał. I Peter Thiel ufundował takie stypendium, że on daje milion dolarów młodym 19-20-letnim ludziom właśnie pod warunkiem, że zrezygnują ze studiów, jeśli dostali się na Harvard, na Stanford, to pod warunkiem, że porzucą te uczelnie i nie będą marnowali swojego życia tam dalej na nich, tylko dość wcześnie zrezygnują, to wtedy ale mają jakiś pomysł na biznes czy na siebie, to wtedy dostają ten milion dolarów na to, żeby ten pomysł realizować i żeby nie tracić swojego życia na uczelni. To jest jakby genialny program, jestem ogromnym fanem Petera Thiela i tego typu programów, które no może przetrą szlak i pokażą społeczeństwu, że da się, że nie trzeba, że uczelnie to niekoniecznie jest to. To po co nam uczelnie, skoro są tak kiepskie? Wszystko, co nas otacza, często jest jakąś zaszłością historyczną. Tak? Cały system edukacji w Polsce od tych podstawówek poprzez jakieś gimnazja, licea, no tak zwany dawny system pruski, tak? To wszystko było stworzone no, troszkę jako przechowalnie dzieci, gdzie rodzice szli do fabryk pracować tam od 7 do 19 często na linii montażowej i potrzebowali jakichś przechowalni dla swoich dzieci, które w ciągu dnia ktoś tam się nimi zaopiekuje, zajmie. No i celem takich placówek oświatowych było wykształcenie robotników do fabryk po to, żeby coś tam umieli obsłużyć maszynę, coś tam umieli przeczytać jakąś instrukcję, no ale to jakby taki system edukacji nie miał absolutnie w założeniu tworzenia jakichkolwiek jednostek, które myślą w sposób indywidualny, w sposób kreatywny. No i nie, no niestety do dzisiaj tak troszkę zostało, tak? Więc jakby czasem jakieś systemy są tworzone wieki przed nami i tak trwają, szczególnie jeśli są finansowane z naszych podatków pod przymusem, tak jak w Polsce i w wielu innych krajach. To są jakieś artefakty przeszłości, które oczywiście ewoluują po swojemu, ale raczej ewoluują po to, żeby przetrwać, a nie po to, żeby dostarczyć wartość dodaną. No ale są przecież przedsiębiorcy, którzy robią świetne biznesy na edukacji. No, na wszystkim można zrobić biznes, wszystko można sprzedać. Pytanie, czy wszystko warto sprzedać, bo koniec końców, jak już mamy pieniądze i patrzymy w lustro, to musimy sobie powiedzieć, czy naprawdę fajnie, że produkowaliśmy wódkę przez 50 lat i upijaliśmy, uzależnialiśmy ludzi i teraz sobie możemy na emeryturze spędzać czas w dobrych hotelach, tak? Czy skoro mieliśmy nasz intelekt i nasze 50 lat, to czy mogliśmy te pieniądze i tak zarobić, albo nawet większe, tylko w jakiś fajniejszy sposób, dostarczając społeczeństwu wartość dodaną? Więc oczywiście na wszystkim można zarobić pieniądze, natomiast nie na wszystkim warto, nie na wszystkim jest tak samo przyjemnie. Co dzisiaj jest największą bolączką polskiego biznesu, polskich firm? Jeśli pytamy konkretnie o polskie firmy, to prawdopodobnie ilość nowego prawa co roku i niestabilność przepisów. Tak bym zakładał, że to jest dość duży ogranicznik rozwoju biznesu w Polsce, że to jest jednak 30 kilka tysięcy stron nowych przepisów rocznie co roku, dodatkowych, czyli to się kumuluje. No i mamy bardzo niestabilne przepisy podatkowe, przepisy prawne, gdzie w zasadzie ile urzędów skarbowych, ilu prawników, doradców, tyle opinii, jak jakiś przepis podatkowy interpretować i nawet jak mamy jakieś
decyzje podatkowe czy opinie, jak postępować, no to one po pierwsze musimy za nie płacić, po drugie one nie są wiążące i no to jest, myślę, że w porównaniu do innych krajów dość duża bolączka. Natomiast jakbyśmy nie pytali tylko o Polskę, tylko o cały świat, no to zazwyczaj to samo, co jest bolączką, jest też okazją, tak? No bo świat pędzi coraz szybciej i przedsiębiorcy muszą coraz szybciej się do tych zmian dostosowywać i ci, którzy tego nie potrafią, no to dla nich to jest bolączka. Ci, którzy się czują dobrze w zmieniającym się otoczeniu, no to oni kwitną, tak? Bo oni mogą zdobywać udziały rynkowe. Z kilku lat prowadzisz fundusz inwestycyjny. To pozwala inwestować większym kapitałem w większą liczbę firm. Po co w ogóle tobie był ten fundusz inwestycyjny? No można powiedzieć, że wszystko, co robiłem już tam mając więcej niż 20 lat, po co mi było, prawda? Coś trzeba robić, tak? Więc ja lubię być inwestorem, tak jak już rozmawialiśmy na początku rozmowy, więc eksperymentowałem jeszcze będąc na studiach z czasem wolnym czy z taką quasi emeryturą. To się nie sprawdziło zdecydowanie. Posiadanie dużego czasu, dużej ilości wolnego czasu w momencie, jak nasi koledzy, rówieśnicy, przyjaciele w tym samym czasie jakby chodzą do pracy i nie mają tego czasu. No na dłuższą metę się po prostu nie sprawdza. Interakcje z innymi ludźmi ostatecznie są potrzebne. Fajnie mieć współpracowników i wymieniać z nimi codziennie myśli, szczególnie jak pracujemy z ludźmi, których lubimy, a jak jesteśmy no, sami szefem, to sobie możemy sami dobierać tych ludzi. I to jest naprawdę przyjemne, że można mieć jakieś miejsce, gdzie przychodzimy codziennie, mamy dookoła ludzi, z którymi lubimy współpracować, klientów, których znamy, których lubimy i mamy jakiś challenge intelektualny, czyli no, inwestowanie jest akurat świetnym przykładem, bo ono nie dyskryminuje ze względu na wiek, tak? Czyli w wielu pracach jest jakiś element fizyczny i nawet jak jesteśmy czy to lekarzem, czy dentystą, czy krawcem, no to mając ileś tam lat możemy już mieć mniej sił i może nam się mniej chcieć, a jak jesteśmy inwestorem, to no, nie, tego elementu fizycznego w zasadzie nie ma. Póki mamy sprawny umysł, tak długo możemy całkiem dobrze, a być może nawet coraz lepiej z każdą dekadą wykonywać swój zawód i możemy ten umysł, który no, też jest w cudzysłowie jakimś rodzajem mięśnia, ćwiczyć, tak? Bo ja niestety w branży finansowej, pracując w różnych instytucjach finansowych, no, widziałem dużo ludzi, którzy sprzedali w wieku na przykład 40 lat, 45 swoje firmy i nie znaleźli sobie nowego zajęcia. No i niestety po 5, po 10, po 15 latach, szczególnie jak mamy porównanie, no to widać, że ta ich elastyczność umysłowa bardzo jednak szybko spada. Jeśli ktoś nie chce, żeby mu się umysł degenerował, no to niestety powinien zawsze mieć jakieś zajęcie. Na polskiej giełdzie jest dzisiaj tanio czy drogo? Na pewno były momenty, w których było bardzo tanio w ostatnich kilku latach, nawet w ostatnich trzech. Cały rok 2020 to był jakiś absurd. Można było bardzo rozpoznawalne brandy i dobre spółki kupić za, nie za połowę wartości, tylko za bardzo niewielkie ułamki, za 5-10% ich realnej wartości. Co ciekawe, nie trzeba było być tak szybkim, jak inwestorzy w Stanach musieli być szybcy, bo inwestorzy w Stanach w trakcie pandemii to mieli tanio w marcu, no a później bardzo szybko giełdy wróciły. A w Polsce z jakichś dziwnych powodów ten 2020 rok był taki, że było tanio bardzo w marcu, a później w październiku znowu, a nawet jeszcze czasem taniej, więc takie sytuacje się zdarzają. Teraz oczywiście rynki są troszkę bardziej fair wycenione i to jest jakby back to normal, czyli w normalnych sytuacjach, normalnych latach jest tak, że rynki nie są ani drogie, ani tanie, tylko poszczególne spółki bywają drogie bądź tanie. I oczywiście można w tej chwili wypatrzyć na warszawskiej giełdzie jakieś dobre i tanie spółki, no ale nie jest to taka obfitość jak na przykład w pandemii. Jakieś konkretne spółki, czy chociażby sektory?
Nie chcę polecać konkretnych spółek, tym bardziej, że jako pracownikowi TFI polskiego mi tego nie wolno robić. Jest wielu przedsiębiorców polskich, którzy chcą się rozwijać, ale wejściu na giełdę mówią nie. Oni twierdzą, że na przykład my wolimy się rozwijać tak, żeby chociażby konkurencja o nas niewiele wiedziała, żebyśmy nie musieli się spowiadać ze swoich założeń biznesowych, czy ze swoich zysków i perspektyw. Czy takie podejście jest tylko modne w Polsce, czy w innych krajach też? Dlaczego wiele firm nie chce wchodzić na giełdę? Myślę, że nie aż tak wiele, natomiast wiele founderów, wielu prezesów nie rozumie giełdy, nie rozumie, co giełda może im dać. A z drugiej strony jest takie zjawisko na świecie, że najlepsze firmy z Brazylii, Tajlandii i tak dalej nie debiutują w swoich krajach, tylko jeśli są faktycznie najlepsze, od razu idą do Stanów Zjednoczonych, bo tam jest kapitał, tam jest płynność, tam są jakby narzędzia w postaci działającego systemu prawnego. No w Polsce nie mamy aż takich wybitnych, genialnych firm, które mogłyby od razu na Nasdaq pójść. Natomiast mam wrażenie, że brak dużej ilości debiutów w ostatnich latach raczej wynikał ze słabych wycen w Warszawie i z tego, że momentami wyceny na rynku prywatnym, czyli niegiełdowym, były wyższe, więc transakcje były, tylko niekoniecznie związane z debiutowaniem na giełdzie, tylko przedsiębiorcy na przykład sprzedawali swoje firmy do funduszy private equity, które po prostu płaciły troszkę więcej niż zapłaciłaby giełda. Natomiast nie w każdym roku tak jest, prędzej czy później, może za rok, może za trzy, przyjdzie taki rok, gdzie debiutując na giełdzie będzie można ze swoją firmę dostać więcej niż będą płacili inwestorzy typu private equity i wtedy myślę, że będzie dość dużo debiutów. No, na razie mamy taki rok pośredni, gdzie widzieliśmy parę tygodni temu, że znany brand polski, dr Irena Eris, próbował zadebiutować na warszawskiej giełdzie, napisał firma Prospekt przeprowadziła proces budowania książki popytu i popyt co prawda się uzbierał jakiś tam, ale nie po takiej cenie, po jakiej sprzedający chcieliby się rozwodnić. No i zdecydowano się odwołać emisję i ona nie doszła do skutku, co pokazuje, że zadebiutować się da, nie zawsze po takiej cenie, jak przedsiębiorcy sobie wymarzyli i nie zawsze im się to w danym momencie czasu opłaca. Więc no, giełda to są jakieś cykle koniunkturalne, jakieś fale. Są takie lata, gdzie tych debiutów jest dużo, są takie, gdzie ich w ogóle nie ma i są takie pośrednie. Myślę, że teraz wchodzimy w taki okres pośredni, gdzie wybiórczo jakieś firmy będą debiutować, ale no, nie będą to jeszcze jakieś liczne debiuty. Mówiłeś o tym, że jest bardzo wiele źródeł w internecie dotyczących analiz giełdowych. Ja sam, rozmawiając z wieloma inwestorami indywidualnymi, słyszę często takie pytania, no dobra, skąd my mamy czerpać informacje, bo tych źródeł jest bardzo dużo i oni często, ci inwestorzy, zamiast działać, zamiast kupować, czy też sprzedać konkretne akcje, oni zamiast siedzą w analizach i oni teraz analizują. Co by zrobić, co zrobić, kiedy i tak dalej, i tak dalej. Ile w tej analizie, czy na ile można analizować te spółki, a na ile trzeba po prostu działać i zaryzykować, podejść też z perspektywy swojej intuicji do tych inwestycji? Może odpowiem na trochę inaczej na to pytanie, bo faktycznie jest tak, że widzę, że dużo początkujących inwestorów spędza dużo czasu w internecie, coś tam analizując, ale jak czasem gdzieś tam komuś zerkam przez ramię, co tam faktycznie na tym telefonie czy laptopie przegląda, no to są jakieś właśnie jakieś blogi, jakieś opinie, jakieś nic nieznaczące informacje, a bardzo mało kto zagląda do materiałów źródłowych i prawie nikt z tych inwestorów nie pisze do działów relacji inwestorskich, nie spotyka się ze spółkami, a to jest tak naprawdę chyba podstawowe
narzędzie inwestora. Naprawdę te dobre spółki, to nie trzeba być instytucją, nie trzeba być funduszem, te dobre spółki odpisują normalnym Kowalskim, normalnym inwestorom drobnym, giełdowym. Jeśli nie odpisują, no to pytanie, czy chcemy taką spółkę posiadać, czy na pewno warto, bo nie sądzę, żeby to był wtedy dobry pomysł. Większość dobrych spółek giełdowych z Warszawy, które ja z nami kojarzę, naprawdę odpisują drobnym inwestorom. Można zadzwonić, czy to do dyrektora finansowego, czy do dyrektora relacji inwestorskich, zadać swoje pytania, nawet bardzo szczegółowe. Jeśli nie wiedzą, to zbiorą informacje i tam przyślą mailem w czasie. Można odwiedzić spółki. Naprawdę, ja odwiedzałem spółki, czy dzwoniłem do zarządów, zanim miałem duże pieniądze i zanim byłem pracownikiem instytucji, jako jakiś tam drobny inwestor, i to było możliwe. Oczywiście nie wszystkie spółki chciały, no ale to wtedy dla mnie był jakiś znak typu czerwona flaga, że niekoniecznie to jest spółka założona po to, żeby dać zarobić inwestorom, tylko no, dużo spółek jest założonych po to, żeby te pieniądze trafiały nie do inwestorów giełdowych, tylko gdzieś tam do wybranych inwestorów największych, którzy wprowadzili spółkę na giełdę, więc ja naprawdę polecam kontaktować się ze spółkami. Spółki przed pandemią, no akurat w Warszawie, więc jak ktoś jest z daleka, to wtedy miał problem, ale spółki giełdowe do Warszawy zjeżdżają i co kwartał robią to konferencje wynikowe i widuje się tam drobnych inwestorów na tych konferencjach, można przyjść, przyjechać, a w tej chwili po pandemii, to w zasadzie już nieważne, gdzie mieszkamy, 90% tych spotkań przeniosła się na Zoom i do internetu. I też widzę, że inwestorzy indywidualnie czasem dołączają na tych spotkaniach. No, jednak znam prawie wszystkie nazwiska z polskiego rynku kapitałowego i czasem widzę jakieś nowe nazwiska, zapewne drobnych inwestorów, które gdzieś tam się przysłuchują tym telekonferencjom. I można się na takie spotkania wprosić, tylko trzeba chcieć, trzeba pisać do spółki, trzeba dzwonić. No to oczywiście jest czasochłonne zajęcie, bo no, nawet jak chcemy sobie 10 czy 20 spółek śledzić, no to przeczytanie sprawozdań finansowych co kwartał 20 spółek, co kwartał zdzwonienie się czy pojechanie na spotkanie z 20 spółkami, no to jest praca na cały etat, tak? Więc tutaj ci drobni inwestorzy muszą się zdecydować, czy chcą w to brnąć i czy to jest jakby dla nich zajęcie, czy nie, bo robienie tego na 1/5 etatu, oczywiście jak robienie czegokolwiek ma wtedy ograniczony sens. Tak? To po co nam analitycy? Analitycy oczywiście dzielą się na analityków tak zwanych buy side i sell side, czyli strony kupującej i sprzedającej, natomiast większość analityków, czy to w Polsce, czy na świecie, jest zatrudniona przez stronę sell side, czyli przez domy maklerskie, czy też banki inwestycyjne. No i oni mają określony cel. Domy maklerskie żyją z handlu. Jak nikt nie handluje, to nie ma prowizji i dom maklerski upada. Więc analitycy zatrudnieni przez domy maklerskie mają konkretne zadanie. Mają zadanie wygenerować obroty. No jak można wygenerować obroty? No w taki sposób, żeby mieszać inwestorom w głowach i co chwilę im mówić kup, sprzedaj, generuj te obroty u nas, co oczywiście nie ma nic wspólnego z prawdziwym inwestowaniem, bo inwestowanie to jest jakby zainwestowanie w konkretnych ludzi, w konkretny zarząd i model biznesowy i posiadanie takiej firmy przez 10-20 lat, tak długo jak tym ludziom ufamy, jak oni wiedzą, co robią, a takie właśnie kup, sprzedaj co kwartał, zmienianie ceny docelowej o parę 10% w górę, w dół co kwartał, no to jest raczej próba nabijania obrotów domom maklerskim, którzy zatrudniają takich analityków. Zresztą no, wielu z nich, których znam po roku, dwóch, pięciu pracy w tym zawodzie, ma jakieś wyrzuty sumienia i stara się przejść na drugą stronę, do strony buy side i zostać zarządzającym funduszem, czy gdzieś tam coś innego w branży robić, no a niektórzy nie mają wyrzutów sumienia i zostają. A kiedy wychodzimy z inwestycji? Kiedy jest najlepszy moment na wyjście z inwestycji? Każdy ma inną strategię inwestycyjną, każdy inwestor wręcz i powinien swoje momenty wyjścia dostosować do swojej strategii. Tak? Moja strategia jest dla mnie unikalna i ja potrafię przez dekady czasem trzymać jakieś inwestycje tak długo, jak długo lubię model biznesowy, jak długo ufam danym ludziom. I jak długo nie robią czegoś głupiego. Tak na przykład, jeśli firma, którą mam, dokonuje jakiegoś przejęcia i uważam, że
zarząd przepłacił za takie przejęcie, no to oczywiście przy pierwszym razie można się zastanawiać, czy ja czegoś nie rozumiem, czy może wiedzą więcej niż ja, no ale jak po roku, dwóch znowu coś kupili i znowu za drogo, a też już się potwierdza powoli, że to, co kupili dwa lata wcześniej, to jednak naprawdę przepłacili, no to wtedy ten kredyt zaufania gdzieś tam dąży do zera i ja się już nie czuję dobrze z taką inwestycją. Dziękuję bardzo. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Wam również za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na kolejne. Przypominam Wam jak zawsze o subskrypcjach, łapkach w górę i komentarzach. Napiszcie, co sądzicie o wypowiedziach mojego gościa, kogo chcielibyście widzieć w kolejnych odcinkach, a ja postaram się zorganizować to tak, aby Wam takiego gościa zaprosić. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.